Dobry wieczór Państwu. To drugie z cyklu spotkań Solidarnie z Ukrainą w Prozie, Klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo jesteście i tak jak wtedy, tak i dzisiaj kupiliście bilety cegiełki. Państwo, którzy nas oglądają, chociaż wielu z Was już to zrobiło, za co też dziękujemy, bilety cegiełki można kupić też online, numery kont i opis sytuacji pod transmisją na Facebooku. Przypominamy także o akcji wydawnictwa Warstwy, wszystkie książki ukraińskich pisarzy, które wydajemy. Dochód z tych książek będzie przekazany na pomoc ofiarom wojny. Ta akcja jeszcze trwa. Państwo, którzy są z nami dzisiaj, oprócz książek naszych gości, które za chwilę przedstawię, możecie również wspomóc na różne inne sposoby. Na końcu chciałem, to nie jest wcale od rzeczy, podziękować bardzo zespołowi Wrocławskiego Domu Literatury za to, co robi, w tych aktach pomocy. Wczoraj otworzyliśmy tutaj świetlicę i zajęcia dla dzieci ukraińskich i wiemy już dobrze, że to bardzo potrzebne i bardzo fajnie, że to się tutaj dzieje, nawet jeśli musimy często zmieniać scenografię. Więc jeszcze raz ekipie WDL-u bardzo dziękuję za to, że to się nam wszystko udaje. No a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak przedstawiać. Rafał, zmień kadr. No, laureatka Angelusa z roku 2013 i laureatka Angelusa z roku 2021. Oksana Zabuszko, Katarzyna Babkina. Dobry wieczór. Rozmowę z naszymi gościami wymoderuje pięknie Justyna Sobolewska, przetłumaczy Anna Ursulenko. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo jestem wzruszona, muszę powiedzieć, i bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać z paniami tutaj. Jest rzeczywiście w tle ten Angelus, Muzeum Porzuconych Sekretów. Byłam wtedy w Kapitule, więc tym bardziej jest miło. I tegoroczny, znaczy zeszłoroczny Angelus, czyli właśnie Nikt nie tańczył, tak jak mój dziadek, Katarzyna Babkina. I wiele książek z tyłu. Trzy książki pani Katarzyny, które przetłumaczył Bogdan Zadura, są po polsku. I sporo książek Oksany Zabuszko. Badania terenowe nad ukraińskim seksem zostały teraz wznowione, także można do nich wrócić. Jest też taka książka Ukraiński palimpsest. Rozmowa, którą przeprowadziła Izabela Chruślińska. I to jest fantastyczna książka. Ja ją sobie teraz przypomniałam. Ona jest też dobrym wstępem do Planety Piołun. Książki niesamowitej, która wyszła tuż przed wojną. Jeden dzień przed. Tak, 23 lutego. Ja tę książkę czytałam w styczniu i teraz przeczytam ją jeszcze raz. Książki się aktualizują w niesamowity sposób. Znaczy literatura w ogóle ma taką moc, że się aktualizuje, kiedy ją czytamy po jakimś czasie. Okazuje się, że pisarze często różne rzeczy przewidują. Jeśli chodzi o pisarstwo Oksany Zabuszko, to się zdarza często, że są te przewidywania. Ale najpierw chciałam panie zapytać, mamy 34 dzień wojny i świat się przyzwyczaja niestety do tej wojny. Jak widzimy w mediach społecznościowych jest strasznie dużo innych tematów, coraz więcej. Chciałam panie zapytać o ten czas wojenny, który był przeżyty właśnie w Polsce. Jak ta wojna zmieniała też panie emocje, jak się zmieniały emocje wobec wojny? Jak ta wojna w paniach pracowała, kiedy się ją obserwowało właśnie stąd? Te 34 dni. Kto ma zaczynać? Ja? Kto chce? Ponieważ tak, ponieważ wcześniej tu okazałam się i właściwie, no jakby tak w nawiasach, tak? Wciąż jakby czuję się w nawiasach, bo no tak, przyleciałam 23 lutego. Przyleciałam, no oczywiście było tam napięcie w domu i było to jakby oczekiwanie, że jakieś paskudztwo ze strony Rosji będzie i jakby no coś będzie, ale co właściwie to trudno oczywiście jakoś obliczyć. No i to tak, że lądujesz w, tam w na lotnisku Chopina.
że trafiasz do rąk działu promocji wydawnictwa Agora. Bardzo dzielna pani, strasznie jestem jej wdzięczna. Po raz pierwszy widzisz swoją książkę, właściwie tak, ten tomik, tak, Planeta Piolun. Słyszysz, że dzisiaj, od dzisiaj już jest w księgarniach. Dostajesz harmonogram, no przedtem widziałaś, że jest strasznie intensywny, tam kilkanaście tych wywiadów, dwa spotkania, no i więc jakby, no tak, no trzy dni, a więc podręczna walizka z dwiema sukienkami i zmianą bielizny. I bez laptopu także, to znaczy po prostu nie będzie czasu go otworzyć, ten laptop, a w sobotę będę w domu. No i nazajutrz, ja już to kilkadziesiąt razy opowiadałam, więc przepraszam z góry, jeżeli ktoś z Państwa to już słyszał lub czytał. No a nazajutrz, to znaczy o 6 rano już w hotelu, a ja już parę wywiadów zdążyła tam w środę 23 udzielić. No i tu, i poszłam spać bardzo późno, bo tyle wszystkiego, trzeba to wszystko przeplanować, więc gdzieś o 3 tam usnęłam w tym hotelu, a o 6 rano dzwonek z domu i taka pierwsza myśl, o mój Boże, idiota, dlaczego on dzwoni tak rano, on przecież wie, jaki niesamowicie trudny, intensywny będę miała te 3 dni, no i tu... I odbieram ja, kochanie, zaczęło się, bombardują nas. No i jakby te różne, to bardzo... ja tak naprawdę, no może zdradzę, to już nie całkiem tajemnica, ale jest taki plan i jest jeden wydawca unijny, nie polski, ponieważ jeszcze umowa nie została podpisana, to nie będę zdradzać imion, nomina sunt odiosa, ale który poprosił, jakby zamówił mi coś takiego w rodzaju book-long essay, broszury, pamfletu, jakby streszczenie właściwie taka długa odpowiedź na pani pytanie, a raczej wyjaśnienie dla publiczności zachodniej jakby całego kontekstu tej wojny i tego, jak ona widzi się dla Ukraińców, czym ona była i czym ona okazała się dla Ukraińców i dlaczego Ukraińcy jakby byli przygotowani na nastawianie oporu na taką skalę, która bardzo zaskoczyła świat, który był przekonany, cała reszta jakby, no, Zachodu specjalnie była przekonana, że no tak, no jakieś tam 3 dni lub 4 i miałam takie jedno doświadczenie już w Polsce, to był 3 chyba dzień lub wieczór, to już był ten wieczór, kiedy miałam być w domu. Ale loty zostały odwołane i tak, i pociągów także nie ma, no i bombardowanie i nie wiadomo co i nie wiadomo jak. I byłam w jednym towarzystwie w Warszawie, gdzie ludzie politycznie zaangażowani to wszystko jakby omawiali o zagrożeniach dla Polski, o tym, co to, jakie decyzje mają podjąć politycy unijne w Brukseli i w Warszawie i jak okazuje się, że no dobrze, że no i tu pada jakby to zdanie, że kiedy Kijów upadnie, to przecież co będziemy znów tu w Polsce, jak w 1939 na koniu i z szabelką. I tu ja po prostu słyszę siebie mówiącą zmienionym głosem, od którego wszyscy natychmiast zamilkają.
Kijów nie upadnie. O, sądzi pani? Tak sądzi pani, a dlaczego pani tak sądzi? Tak. No i... No i tu... Okay, ten... Ile zabitych? Słucham? Ile zabitych na końcu tej sytuacji? A na końcu tej dyskusji, tak. Nie, no to był właściwie jakby taki, no dla mnie, to taka długa odpowiedź na pani pytanie, tak, to dla mnie był taki moment, no w ciągu tego miesiącu spędzonego w Polsce, miesiącu, który wciąż jest, bo ja wojny nie widziałam, tak, to Katia przyjechała, kiedy drugi, trzeci dzień, tak. Так, ну але вже та, але вже бачила, так. Я війни не відділа, то значить для мене якби вчож я ще можу підтримувати живіть в собі злудзення, що я мам таку найдлужшу в житті буктур. Że ja jestem na tym book tour, tak, bo, no bo okazało się, że natychmiast okazałam się zatrudniona, że dostałam jakby no, całą kolejkę dziennikarzy tam w Warszawie, których przedtem wcale nie interesowała ta książka, tak, a tu nagle okazało się tak, że interesuje ich wszystko. Potem poleciałam do Strasburgu, dostałam tam zaproszenie, leciałam w Strasburgu tam na to wystąpienie w Parlamencie Europejskim, potem wracając z powrotem do Polski, to stop Bajch w Monachium, potem jeszcze. No, mam po prostu tych zaproszeń na wystąpienia, na wystąpienia, na wywiady, na jakieś eventy, na festiwale, na. Mam tyle, że stałoby ich, no nie wiem, tak po prostu, no może do września, broń Boże. I no, w jakimś momencie po prostu zaczęłam, jakby zaczęliśmy to już z wydawcą i z moją agentką, to skreślać, żeby skupić się na jakichś rzeczach no, bardziej ważnych, jak powiedzmy, opisanie tego doświadczenia i zrobienie jakby jego, uprzystupnienie jego, tak, dla większej publiczności. No, ale jednak to zupełnie inne przeżycie, już zaraz skończę, przepraszam, to takie długie te zabuszkowskie zdania, tak. Ja jestem z tego notoryczna, tak, no państwo znacie, tak, dwa... Uwielbiamy je. Tak, no dwa, tak, dwie strony, trzy strony, tak, ale to zdanie ma być skończone, tak. Więc to jest, ja mogę jakby podtrzymywać w sobie to poczucie, że, no, że ja jestem tak, że to jest, że ja mam co tu robić w Europie. Ja tu dlatego, że ja mam co robić i ja coś jednak robię dla kraju, tak? Coś robię dla zwycięstwa i to jakby ucisza to moje poczucie winy i poczucie winy, że ja jestem tu nie pod bombami, tak? Tak, że ja spię na czystych prześcieradłach i, no, i mam śniadanie, jadam nożem i widelcem, tak, a nie gdzieś tam w piwnicy pod bombami, tak, pod tym sypiącym się tynkiem, naglowym tynkiem. Ale mimo wszystko to zupełnie inne doświadczenie, kiedy ty nie wiesz, kiedy mogła będziesz wrócić. I to zupełnie inaczej. To znaczy ja żyłam za granicą miesiącami, raz nawet cały rok w Stanach. I no jakby no nic specjalnego, tak? Nie. To zupełnie inne poczucie, to zupełnie inne, to tyle w tym jakby jakichś tych wewnętrznych nadłomów, rozrywów i tego zawieszenia między niebem a ziemią z tą, i tego chwytania za rzeczy, kiedy musiałam kupić większą walizkę,
a tą podręczną wyrzucić, zostawić ją tam po prostu w tym pokoju strasburskim, to niemal zapłakałam, bo przecież ta walizka jeszcze ma kurz domowy, kurz pachnący domem. I takie różne inne rzeczy, o których już nie opowiada się, ale pisze się. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo Państwu za to, że tu jesteście i wspieracie Ukrainę. I ja niestety nie potrafię mówić poprawnie po polsku, dlatego będę odpowiadała po ukraińsku. Зате я буду відповідати коротенько, тому що є забужківські речення, а є мої книжки, ви бачили, вони всі найтонші з тих, які тут є. Ale za to będę odpowiadała krótko, to nie są zdania zabuszkowskie. Podobnie moje odpowiedzi będą krótkie, jak moje książki są cienkie. Państwo widzieliście zapewne tutaj te książki, one są takie najcieńsze. Justyno, ja muszę сказати, że ja na pewno tylko zaraz починаю розуміти, що взагалі відбулося і відбувається. Це апропо динаміки переживання ситуації. Justyno, muszę powiedzieć, że dopiero teraz dociera do mnie to, co się stało i to, co się dzieje. To jest a propos tej dynamiki przeżywania danej sytuacji. To może z początku ty dziejesz na adrenalinie, jak tworzyna. Bomby padają, nocujemy w podwale. Вивезти дитину в безпечне місце, пережити чергу 4 доби в машині на кордоні, поселитися, зрозуміти, де взяти памперси, де взяти віскі, де прилаштувати свою маму, щоб вона перестала істерити. А потім одразу без перерви помогти всім, кому можеш. Тому що вивезти чужих інших мам, вивезти чужих дітей, когось прилаштувати, когось поселити, комусь допомогти, комусь переслати гроші. І так, мовно кажучи, просто перші 2 тижні ти на адреналіні фігачиш як робот нон-стоп. Роздаєш 2500 інтерв'ю людям, яким абсолютно до задниці до того були твої книжки, те, що ти пишеш. В будь-які країни від Нової Зеландії до Аль-Джазіри, Албанія, любе голубе. А він на початку діяєш на адреналіні, бо бомби, ostrzały, więc twoim zadaniem jest wziąć dziecko, wsiąść do samochodu, jechać, wytrzymać 4 dni w kolejce na granicy, później tutaj dojechać, gdzieś zamieszkać, urządzić się, znaleźć pampersy dla dziecka, też zająć się swoją mamą, żeby nie histeryzowała, a później od razu, bez przerwy, bez wydechu, zacząć pomagać innym, czyli gdzieś wywozić obcych ludzi, pomagać im gdzieś się urządzić, przelewać pieniądze i tak dalej. Czyli po prostu przez pierwsze 2 tygodnie działasz absolutnie jak robot, przy czym udzielasz 2500 wywiadów absolutnie różnorodnym mediom od Al Jazeera po Albanię i przy czym to są często właśnie wywiady dla ludzi, których absolutnie wcześniej twoja twórczość nie interesowała. I nie odmawiasz tym ludziom, nikomu, tому що rozumiesz, що про те, що ти побачила, і про те, що ти знаєш, говорити дуже важливо. Тому що потужність зустрічної пропаганди, на жаль, вона є, і її потрібно долати. І, очевидно, не відмовляєш тим людям, ponieważ wiesz, що mówienie о своєму doświadczeniu, о тим, що zobaczyłaś на własne oczy, є дуже важливе, ponieważ, очевидно, російська пропаганда є всеобхоплююча і є дуже skuteczna. А потім, коли адреналін спадає, ти ще 2 тижні сидиш на валізці тій самій, і сидиш така, окей, зараз це все закінчиться, ну це ж жахливо, це не може тривати. Зараз це все закінчиться, от-от це все має закінчитись. Я не куплю пальто, у мене є вдома. Я буду ходити в вугах, я не куплю кросівки, у мене є вдома. І ще 2-3 тижні ти перебуваєш от в такому підвішеному стані, ти чекаєш просто, коли це все закінчиться. Później, kolejne 2 tygodnie, to jest czas, kiedy adrenalina spada. Siedzisz na tej walizce, właśnie tej walizce z domu i mówisz sobie, to się zaraz skończy, to za chwilę wojny już nie będzie. I dlatego nie będę kupowała Adidasów, będę chodzić w kozakach, no przecież mam w domu Adidasy. I więc jest to czas właśnie takiego kompletnego zawieszenia, kiedy masz wrażenie, że koniec wojny jest tuż, tuż. No, a potem ty po prostu wymuszona być dorosłą ludziną, odkryte oczy i побачити те, що відбувається, те, що ти насправді вже місяць ословлюєш словами, так як воно є,
пояснюєш, виясняєш і розповідаєш іншим, ти нарешті мусиш це, блін, сказати собі, що це страшно, це боляче, і найгірше, що це буде тривати. А пізніше мусиш бути дорослим і przyjąć do świadomości to, co opowiadasz innym. To, co przez ten miesiąc ubierasz w słowa i przekazujesz innym, musisz powiedzieć sobie i zdać sobie sprawę, że jest to straszne, bolesne, okropne i to, co najgorsze, że to będzie trwało. A ja wciąż nie wierzę, że to będzie trwało. No sorry, nie płaćcie, proszę łaska. No, pogani nowiny, to straszno, niesprawiedliwo. Боляче, це неможливо в сучасному світі, цього не можна було допустити, і однак це відбувається і буде тривати. Хороші новини, я в туфлях, тобто жити ми все-таки продовжуємо. Прошу не плакати, так, є то страшне, окропне, несправедливе. Того не повинно ще було стати в сучасному світі. І зла новина є така, що то буде тривало, а добра новина – то є то, що mam na sobie pantofle, a więc no, jest nadzieja. To jest tak, że tak jak mówiła pani Oksana, że właściwie cały czas się też w czasie tej czasu wojny zderzacie się ze stereotypami, prawda? Właściwie wydawałoby się, że w Polsce jest ich mniej, że Zachód jest dalej i Zachodu to mniej obchodzi. Zachód ma swoją wizję, Zachód ma swoją fascynację, jak wiadomo, o czym zresztą czytamy w Planecie Piołun, Francja przecież, Niemcy. Te wielkie uwielbienie kultury rosyjskiej, cywilizacji. Natomiast nawet w Polsce, gdzie wydawałoby się, że jesteśmy blisko, to ciągle trwają rozmaite właśnie stereotypy. To też na pewno będzie część tej książki, która powstanie. Ale jeden z nich, o którym mówiła pani Kataryna w podcaście tutaj nagrywanym i który też jest właśnie w książkach pani Oksany, to jest ten podział na dwie Ukrainy. Że zawsze były dwie Ukrainy, ukraińskojęzyczna i rosyjskojęzyczna i to jest jakiś taki podział tożsamościowy. I to się ciągle powtarza, prawda? Teraz mówimy, że jest jedna Ukraina, że jakby to wojna sprawiła, ale czy to chyba jest też stereotyp, że dopiero wojna sprawiła, że jest ta jedność. No ні, Україна є, і вона одна, і так історично склалося. Хотіла сказати з різних сторін, що від неї намагаються постійно відгристи, але здебільшого так і з одної намагаються відгристи. І цей стереотип, і один, і другий, він якби є продуктом, інструментарієм оцього відгризання галімого, так? Всі реально питають, ну як всі, такі люди, які, може, менше в курсі чи менше в темі, запитують, а правда, типу, що Східна Україна є, там, типу, хотіла цього всього? І я така, блін, чуваки, подивіться на мапі, де Харків, де Маріуполь? Ну, ви ж не в Росії, вам не вимкнули інтернет, типу. От, ми з цим стикаємось, ми з цим будемо стикатися довго, тому що цей стереотип був вирощений. Я б хотіла сказати, що з початку радянських часів, але є така подисруха, що раніше ще навіть. Україна є, і Україна є єдна. Tak się po prostu historycznie złożyło, ale też historia wygląda tak, że ciągle próbowano odgryźć jakieś prawda, fragmenty od Ukrainy, jak nie z jednej strony, to z drugiej. I mam wrażenie, że właśnie to pytanie o podział Ukrainy to jest narzędzie tego cholernego odgryzania, tak? Próby. I gdy pytają mnie tutaj często oczywiście, czy rzeczywiście na wschodniej Ukrainie chodziło im o to, żeby jakoś się połączyć z Rosją, to ja im mówię, do cholery, zobaczcie, gdzie jest Charków, gdzie jest Mariupol. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że często będziemy się spotykać z takimi pytaniami, ponieważ jest to stereotyp, który był pielęgnowany. Właściwie chciałabym powiedzieć, że pielęgnowany od czasów radzieckich, ale jeżeli się zastanowić, to na pewno też wcześniej. Є люди,
в Україні, які з різних причин, переважно з тих причин, які є здебільшого економічні, стосуються якості життя, рівня життя, рівня освіти, якості доступу до інформації і освіти, були більше чи менше є жертвами от цього російського намагання викохати, знаєте, в людині комплекс типу відсутності тебе. От вони, наче як намагаються нам пояснити, що нас нема таких, як ми є, та? А є якась типу херня за перепрошенням, яка поділена на два замовним принципом, що ви вообще, ну. І так було б, напевно, в кожній країні, котра б піддалася такому інтенсивному впливу всеможливому, пропагандичному. Є люди розумніші, освіченіші, є такі життя, яких склалося так, що вони мають кращий чи гірший бекграунд для опору цього. Це нормально. Поза тим, Україна є єдина. І, ну, блін, зараз подивіться на це, хоча ж би такою ціною дивіться на це зараз. Są oczywiście ludzie, osoby w Ukrainie, których postawa jest uzależniona od ich położenia ekonomicznego, finansowego, od jakości życia, od jakości ich wykształcenia, które to ich predysponuje do bycia ofiarą jakby rosyjskiej propagandy, która to próbowała w nas, Ukraińcach, wypielęgnować, nazwijmy to kompleks nieobecności, który mówił, ale zobaczcie, no kim jesteście, tak naprawdę was nie ma, no to takie nie wiadomo co. I myślę, że w każdej krainie byśmy mieli do czynienia z takim syndromem, w kraju, który byłby poddany tak intensywnej propagandzie. Bo to oczywiście zależałoby rzeczywiście od wykształcenia człowieka, od dostępu do informacji, od tego, jaki background posiada, żeby czynić opór takiej intensywnej propagandzie. I teraz taką okropną ceną, ale udowadniamy, że Ukraina jest jedna i jedyna. Proszę tak to zobaczyć. Oczywiście cena jest straszna, ale dzięki temu widzimy, że Ukraina jest jedyna. No ja może trochę dorzucę coś o tej cenie, bo ta kwestia mi boli. I to bardzo, bo jakby po raz pierwszy, że Ukraina ma rozpaść się, usłyszałam w Niemczech, в Берліні в 2007 року, в ogóle та нарація появилася в медіях вкрутце по революції помаранчовій. Якби те проєктивне забори, поділи України, поділи там на ружне, на три не дві, тільки три для чогось. Ну, якийсь там центрум ще нам зоставляли вокруг Києва, якийсь такий обвод київський. Ну, а далі там за Збручем, то очевидно, то може ще забрати собі панство, бо вже ж то Польська, так, ну і там ще Венгри, так, ну і так же можуть собі забрати кавалек. Так. Ну, а очевидно, що Схід і Полудні, як то навіть так якби незауважальний появився, то кедись будуть дисертації на оброньоні попросту на цей темат. Це є, от, як вони говорили, це Юго-Восток. Юго-Восток, Полудньо-Повдні. Всходнє-Полудньє то єднак елегантсько бжмі. А ten Юго-Восток, як один такий, один іменник, так, от, то політичне, він попросту упшедзам, єжелі услышите ten Юго-Восток, то попросту його ж можна стрелять. Так, на дзвінк. На сам дзвінк можна стріляти вольно. Так, зараз вже вольно. І власне то тривало і в 2007 року, так, ну коли в Берліні до тебе таке два фасечі підходжу і питаю, we know that Ukraine is a split country, що Україна є поділеним краєм, ну коли, як пані вважає, коли Україна розпаднеться? А? Ha?
No 2007 rok, my jeszcze jakby, no niekoniecznie już w euforii po rewolucji pomarańczowej, ale wciąż jeszcze jakby w takiej dość dobrej formie. Jako państwo jakby nie, no są jakieś tam problemy, ale nie zauważający, przegapiliśmy, dużo przegapiliśmy, że tak powiem, tak? Właściwie jakby ta technologia podziału, to wmawianie Ukraińcom i opinii publicznej poza Ukrainą, za granicami Ukrainy. To znaczy każdy podobno w Unii słyszał o tym, że Ukraina jest podzielona. Więc tak jakby ten scenariusz rzekomej wojny domowej, która miała być rozpętana, aha, dziękuję dużo. Która miała być rozpętana tam w 14 roku, wiosną 14. No i bardzo ładny scenariusz, tak? Czemu nie? Jakby tam część Ukrainy chce do Rosji, część Ukrainy chce, Janukowicz uciekł, nie ma prezydenta legitymnego, jacyś tam banderowcy biegają z portretem Bandery tam w Kijowie. Oczywiście ta część Ukrainy, która wschodzi, i południe tego nie przyjmuje w żaden sposób. I co? No i jeszcze chwila. I gdyby nie ten opór, który po prostu obywatele, społeczeństwo obywatelskie, którego w Rosji po prostu nie wzięli w liczbę tam w Kremlu, bo w Rosji nigdy nie było społeczeństwa obywatelskiego, oni rzeczywiście i szczerze nie wierzą w jego istnienie. Oni naprawdę nie wierzą. Jest taka formulka, ja to już parę razy mówiła w różnych wywiadach, więc raz jeszcze przepraszam, jeżeli ktoś już to słyszał. Ale to ten oligarch, który został zabity, który właściwie zrobił Putina jako Frankensteina takiego, bo Putin sam z siebie nie jest człowiekiem inteligentnym, a ten był inteligentny, ten Boris Berezowski, który jego ulepił i który został potem przez niego zabity w Londynie. To on właściwie został jeszcze w latach 90. architektem tego systemu, dzisiejszego systemu politycznego Rosji. I jego wynalazkiem jest taka formułka. On naprawdę chciał rządzić światem. On był doktorem matematyki, on był takim, uważał siebie za takiego, jakiegoś O'Briena, tak, z powieści Orwella, czy za tego geniusza, który chce rządzić światem i będzie rządzić światem. I formułka ta była, po co kupować fabryki, jeżeli można kupić dyrektora. To znaczy w każdym kraju mieć technologie, różne technologie polityczne, przez które wygrywane zostają wybory. No i okazuje się tam człowiek Moskwy na czele kraju i w taki sposób kraj ma się w kieszeni. To, że tak, że nawet jeżeli uda się mieć jakiegoś takiego Zemana tam prezydentem, to jednak tak nie działa. To nie znaczy, że cały kraj jest fabryką, którą można po prostu schować do kieszeni. Ale to właściwie już znajduje się za granicą tej rosyjskiej politycznej wyobraźni. I właściwie dlatego jakby ten schemat we wszystkich tych scenariuszach Kremla co do Ukrainy nigdy ten aktor, społeczeństwo ukraińskie,
naród ukraiński, wola, wola narodu ukraińskiego i życzenie lub nieżyczenie narodu ukraińskiego, z którym musi przecież i musiał w ciągu tych 30 lat tej jakkolwiek ułomnej niepodległości, ale musiał liczyć się każdy, dosłownie każdy prezydent Ukrainy. No i przykład Janukowicza tu po prostu jest ostentacyjny, tak? I jeżeli nie, jeżeli przeciwko temu, jeżeli przeciwko trendowi, no to zostaniesz wyrzucony, przepraszam, i twoi gospodarze tam w Moskwie nic ci nie pomogą, tak? I właściwie po prostu wtedy, w 14-tym nie udało się, odgrzyść Krym i kawałek, bo tam już byli, bo tam wojsko rosyjskie było jeszcze od tego Sowieckiego Sojuszu. I te dwa obwody tam na Donbasie, tak, Donieckie i Luhanskie. Tyle udało się. A co przegapiliście moim względem tutaj w Polsce? To, że wtedy wiosną 14-tego Путін мав ту огромну і дуже амбіційну також операцію спеціальну, яка називалася «Руська весна», російська весна, і яка власне полягала на тим, щоб збужити, якби під подобенством війни домової, збужити те 11 областей, воєводств, так, бенджі, так, обводов. По-польську, так? Обводов. Аналогія обводов, так. От Харкова по Одесі. І теж обивателі. І обивателі переважно російськоязичних міст, навязом мовленц, от Харкова по Одесі. Для чого сон російськоязичні, то вже інна квестія, то вже історія трохи давніша, історія індустріалізації краю і великого голоду, і індустріалізації ще Ніколаєвської, царської, і потім Сталіновської, więc то трохи треба іщ далі в глембячі. To jeszcze jedna lekcja, tak? Jakby przegapiona. Ale to wszystko składa się. To właściwie to, co się teraz dzieje, to nie jest wątek 8 lat lub nawet 30 lat po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. To jest wątek może jakichś 300 lat. І власне парі дні тому прочитала страшно цікавий текст. Боюсь, що помилюсь назвисько інтелектуалісти польського. Я мам то справдить хвилі справдзень і так. Власне, аналізуючи то польське вспарче в сполеченстві польським для України, як також отголос тей утрати України ще з епоки премодерної. І то ж направді цікаве. Ми направді живемо в шаленні цікавих часах, але то припоміна то хінське прикленство, так? Обиж жили в цікавих часах. Але направді сон страшні цікаві. То значить часи, коли речевіще є ще якби в тим оку урагану, так? В оку історії, яка зміня тваж людськості, зміня тваж цивілізації, і кожний, дословно кожний, може в тим взяти удział. І винік залежить якби від внеску кожного особисто.
to, no to niesamowite absolutnie poczucie. To taki ten jakiś no, Majdan globalny, ktoś do niego dołączy się, jakieś kraje już, to na taką gigantyczną skalę, tak? Jakieś kraje dołączają się prędzej, jakieś wolniej. Ale, no, ale jakby to zaburzenie, które będzie trwało, to nie chodzi o w tym sensie, właściwie, mogę przyjąć to, co powiedziała Kasia, że to będzie trwało. Będzie trwało nie w sensie, że będzie jakby ta wojna w Ukrainie, że Ukraina zostanie jakby tym ciągle męczonym, terroryzowanym przez armię rosyjską krajem. Ale że to będzie jakby, że tą pastę już tam z powrotem w ten tubek, tubkę? Może teraz? Tak. Tubkę, tak. Tą pastę tam z powrotem w tubkę wepchnąć, jak liczyli liderzy zachodni w 2014 roku, tak? No tam z Krymem, no jakoś tam, no jako tak, no jakoś ujdzie, tak? Nie, to już nie, to już nie pasta i nie tubek. Przepraszam, to już naprawdę jest coś na taką skalę. Jest pożar na skalę globalną, który zmienia twarze narodów. Zmienia twarze narodów. I po prostu są ludzie w różnym stopniu obdarowani tym uczuciem. To u Eliota, u T.S. Eliota jest bardzo, bardzo fajny ten wyraz historical sense, jakby zmysł historii, zmysł historyczny, tak. I to jest jakby kwestia tego zmysłu historycznego, na ile odczuwamy, gdzie, w jakim kierunku te procesy rozwijają się, więc no, długi komentarz, tak? Zabuszkowski taki, przepraszam. No, lepiej zamknąć się, tak. Ja krótko dodam, щоб зробити ілюстрацію до того, так, на пальцях показати, скільки триває те, про що розповідала тільки що Оксана. Krótko dodam, żeby zrobić czy dodać ilustrację do tego, o czym mówiła Oksana. Kiedy Oksana Stefaniewna сказала, że ona tam poczuła rozmowy w 2008 roku про те, що Україна розпадеться, оце от все, я така сижу така в сьомому, я сижу така, тому що Оксана походить з нормальної родини, а я з радянської солдатської, і я про те, що України немає, чую від народження дослівно. Причому фокус, слідкуйте за руками, дід з Донбаса, бабця з-під Житомира, говорять мовою, яку вважають за російську, дуже близькою до української насправді. Живемо ми в Івано-Франківську. Пісень, коли підбухують з друзями, співають тільки українською мовою. Але України нема, вони русські люди. Що взагалі, хто ви такі, звідки? Оце наскільки уже тоді в цих людей... Jak z nimi już dobrze popracowali? Oksana mówi, że usłyszała w 2007 roku, że Ukrainy nie ma. Ale uwaga, ona pochodzi z normalnej rodziny, a ja pochodzę z rodziny radzieckiej, żołnierskiej. I proszę uważać, jaka tutaj była sztuczka taka. A więc mój dziadek pochodzi z Donbasu, babcia z Żytomierza. Mieszkamy w Iwano-Frankiwsku. Jak trochę przy stole sobie popiją, to śpiewają pieśni ukraińskie, ale twierdzą, że Ukrainy nie ma. Więc pytam, jak to się może dziać, że w takich okolicznościach nadal tkwi w tych ludziach takie przekonanie? I zadaję pytanie, jakiego stopnia to musiała być manipulacja, żeby tak to wyglądało? Прошу зрозуміти, що я виросла в цьому, і це виглядало абсурдно для дитини, якій, наприклад, 6 років. Знаєте, у нас є такий анекдот з Одеси, знаєте, лікарю, поможіть мені, в моєї матері немає дітей, в моїй бабці не було дітей, в моєї прабабці не було дітей. Боже, жіночко, а ви ж то звідки? А я з Одеси. Оце як в тому анекдоті, України нема. Окей, чуваки, а ми всі тоді, звідки, хто ми такі? Ну, от якось так це для мене абсурдно виглядало в дитинстві.
I proszę sobie wyrazić, ja się w tym wychowywałam. To jest naprawdę taki stopień absurdu, który trudno pojąć, gdy słyszy się takie rzeczy, mając już lat 6. I to mi przypomina odeski dowcip, kiedy się zgłasza do lekarza kobieta i mówi: panie lekarzu, proszę mi pomóc, bo moja prababcia nie miała dzieci, babcia nie miała, mama nie miała dzieci, a on pyta: a pani to skąd? A ona mówi: ja jestem z Odesy. Więc ludzie, czy my właśnie tacy jesteśmy znikąd, to kim wtedy jesteśmy? No i poza tym, że to jest tylko absurdno, to підтримується, це вливається куча бабок, купа зусиль, і тому зрозуміло, що на якийсь настільки потужний цього натиск, що на якійсь частині населення це ситуативно працює. От на мені, наприклад, уже не спрацювало, хоча я виросла, виховалась в цьому середовищі, і якраз по ідеї я би мала бути оцим зернятком руского міра. Але настільки ця історія є абсурдна, що вона не налазить на голову навіть великим коштом і великими стараннями. A więc no, ten absurd jest ogromny, ale no, tym niemniej bardzo dużo wysiłku i kasy było ładowane w podtrzymywanie tego absurdu i na tyle on był potężny, że oczywiście no, na wiele osób wpływał. Teoretycznie ja też pochodzę właśnie z takiego środowiska, które by miało przystać na te twierdzenia, na ten absurd i miałabym być teoretycznie właśnie tym zalążkiem rosyjskiego świata, ale no, na szczęście ten absurd jest tak niewiarygodny, tak trudny do jakby objęcia logiką, że no, na szczęście na mnie to nie spracowało. Ja mam cały zeszyt pytań i po prostu boję się, chyba nie dam rady ich zadać wszystkich. Państwo później będziecie zadawać te pytania, których ja nie zadam. Myślałam o tym, co mówiła pani Oksana, o tym, jaka jest ta polska sprawa w związku z tej wojnie, z wojną, co się ujawnia. Był jeszcze taki tekst, który też idzie po mojej myśli, że... Nazwisko. Piotr Augustyniak. No to ja właśnie o tym tekście chcę powiedzieć. Chodzi o to, że my mamy niezałatwioną sprawę z caratem. I dlatego, kiedy zaczęła się wojna, to zaczął u nas, wrócił Mickiewicz. Reduta Ordona przecież. A jak Mariupol był, jak był teatr dramatyczny, to nie tylko ja, ale wiele osób scenę więzienną i zemsta na wroga. Nam się po prostu wrócił Mickiewicz i carat. Właśnie Piotr Augustyniak pisze o tym, że ta wojna, jakby to jest... Ukraińcy robią za nas coś, co nie zostało zrobione w XIX wieku. A to strasznie fajny esej, on taki wielowarstwowy, tak. I wart by jego przedyskutować oddzielnie tak, jakoś. Ja to właśnie robię też, bo napisałam tekst o tym też. O tym tekście Augustyniaka i o Mickiewiczu i o Szewczęce, który też jest tutaj łącznikiem. Więc bardzo ciekawy jest ten powrót romantyzmu też w tym wszystkim. Ale zapytać chciałam o coś innego, bo to się też zawsze pojawia z tymi stereotypami i z tą, że wojna, ludobójstwo, tak, ale zostawmy kulturę. Tymczasem, no właśnie, prawda? Tymczasem, kiedy czytamy wiadomości, okazuje się, że wchodzą i niszczą pomniki, że ta kultura ukraińska, język, tożsamość, wszystko ma nie istnieć. Wchodzą w bibliotekach, niszczą książki. Książki Szewczenki właśnie. Że tu to nie ma rozdzielenia na kulturę i zabijanie narodu. I to też jest taka rzecz, którą Zachód na pewno z trudnością rozumie. Wydaje mi się, że my tak. Ale oni zawsze to robili. Oni zawsze to robili, oni nigdy nie przestawali tego robić. I jakby to, że wypowiedź ukraińska z narzekaniami na to, że oni to robią, jakby zostawała gdzieś tam zamieciona pod dywan, a to jakby...
to jakby odepchnięte gdzieś tam do, na marginesy jako dyskurs nacjonalistyczny, bo nacjonaliści o tym mówili, a więc jakby to już, to jakby nieprzyzwoite, a to jakby nieaktualne, to także, no przepraszam, to także manipulacje, bo no w 15 roku została w Moskwie zniszczona i to zniszczona przez atak specnazu moskiewskiego Biblioteka Literatury Ukraińskiej, bo tam dość spora mniejszość ukraińska w Moskwie. I, no i taka dość fajna ta mniejszość. Jakoś oni tam sobie radzili. I była ta biblioteka, założyli natychmiast jakby po upadku Sojuszu, założyli tam Bibliotekę Literatury Ukraińskiej, bo jakby potrzebowali książek z Ukrainy. I, no i ta biblioteka stała się takim centrum. Oni tam mieli różnego rodzaju imprezy, jakby przychodzili tam, no, dzieci tam mieli szkołę niedzielną języka ukraińskiego. No jak mniejszość jako mniejszość, tak, centrum. I to, że w 15 roku no, atak specnazu na bibliotekę zostają wyłączone tam cały szereg książek, dyrektorka zostaje zatrzymana, mimo to, że ona w ogóle ona jest Rosjanką, nawet nie mówi po ukraińsku. I to naprawdę jakby, no to ta sama technologia, którą stosowano podczas Wielkiego Głodu. To dlatego, przepraszam, no jakby te, też ta jakby hipokryzja historyków zachodnich, nie mówię tu o polskich, bo jakby Polacy to rozumieją, ale ta hipokryzja jakby, kiedy Wielki Głód zostaje analizowany tylko jako... No, kolektywizacja, no, tam rolnictwo, no, jakby ekonomika, rolnictwo, walka przeciwko wolnym fermerzom. Nie tylko, bo tam, przepraszam, był cały, cały wachlarz, tak by, tych aktywnych mier, jak to powiedzieć, tak. Tak, po kagibistowsku, tak, to ich terminologia, który kończył się właściwie rozstrzelaniem, zaczął się aresztami starej inteligencji jeszcze w 30 roku przed Wielkim Głodem. No i po Wielkim Głodzie już tak do 34 roku to już Ukraina została zupełnie spacyfikowana. No i to taka naprawdę taka, taka poważna katastrofa narodowa. Więc jakby znając trochę historii, która jest jeszcze tak na pamięci żyjących, znając trochę historii i próbując złączyć to do kupy, więc właściwie to co robi Kasia, bo ona tak skromnie milczy o tym, mówi jakby o swojej rodzinie i o tym, że ta rodzina jakby była ta, no, jakby nienormalna, tak, moja normalna, ona wyrosła w nienormalnej rodzinie. No ale przepraszam, ale jest ta książka, ten mój dziadek. Mój dziadek, właściwie ta książka, która jest analizą lub autopsychoanalizą jakby tych dramatów, tych jakby dzieci wyrastających w rodzinach w ten lub inny sposób traumowanych, tak, z tą tkwiącą w świadomości tych dziadków tańczących traumą. I, no i to niesamowicie ciekawa powieść, naprawdę. Kto jeszcze nie czytał, to ja gorąco polecam, naprawdę. Tak. I to bardzo ważny tekst. Bardzo ważny właściwie. Ja strasznie się cieszę. Strasznie się cieszę, że dostał Angelusa, bo dopiero wtedy Ukraińcy zwrócili na niego uwagę.
jakby Polacy, tak, Polacy pokazali, co u nas jest, tak, i natychmiast zostało sprzedane tam w ciągu miesiąca 5 tysięcy egzemplarzy i dalej jeszcze tam 5 tysięcy dodrukowano, więc jakby, o, aha, o, co mamy, okazuje się, tak. No i to także coś nawiasem mówiąc, mówi o kompleksach ukraińskich, tak, kiedy jest to poczucie mniejszej wartości, więc jakby to teraz, jakby to, jakikolwiek ten dyskurs przemocy teraz w Ukrainie rozwijający się wobec Rosjan, jakikolwiek ten dyskurs, ale ja uważam, że to jest zdrowa reakcja, bo to po raz pierwszy jakby to poczucie, że cholera, druga armia świata, ha-ha, a nikt nie wierzył, a popatrzcie, a możemy. To nasza ta sześciodniowa wojna izraelska z 67 roku, tak? To dokładnie to jakby, no to bardzo ważne dla obalenia stereotypów, dla obalenia mitów i dla jakiegoś, no dla poczucia godności po prostu, to ważne. Ja дуже коротенько додам, культура – це те, на що ми спираємося, це те, що додає сили, це те, що додає сили, зокрема, не поїхати кукушечкою, коли переживаєш складні часи. І тому, по-перше, зрозуміло, що інструментом нищення народу є нищення культури. І, по-друге, це є аргументом, чому зараз потрібно бойкотувати російську культуру всю. Тому що все, що цим людям може натякнути на те, що вони однак окей, потрібно зараз зробити цьому блекаут, тому що вони не окей. Кожна людина, яка не намагається ніяк зупинити те, що зараз робить Росія в Україні, уже не окей. І тут двох точок зору бути не може. Тому і цей кранік підтримки їм потрібно перекрити теж, і це критично зараз. Bardzo krótko dodam, że kultura jest fundamentem i jest też siłą. Siłą, która pozwala nie zwariować w trudnych czasach. I też oczywiście niszczenie kultury jest narzędziem niszczenia narodu. Dlatego jest to też argument w kwestii bojkotowania rosyjskiej kultury. Dlatego, że uważam, że osoba, która nie występuje przeciwko temu, co dzieje się dziś w Ukrainie, nie jest okej zasługuje na pełny blackout. Jeżeli nie starasz się zatrzymać wojny w Ukrainie, nie jesteś okej i zasługujesz absolutnie na bojkot. Musimy zakręcić również ten kranik, który może być potencjalnym wsparciem dla Rosji. Я тільки хотіла додати, що так направді, якщо о культурі як о środку до пережиття, а то правда, то так є. І під час війни то робиться їм дуже відочне, бо то я попросту горонцо полецам обійження фільміків. Przedwczoraj chyba otworzył się w Charkowie, w tym ciągle bombardowanym Charkowie. Otworzył się według harmonogramu, tak jak miałby otworzyć się. No to znaczy, no, obcokrajowcy nie przyjechali, tak? Festiwal muzyczny, który oni tam mają. Bardzo fajny festiwal muzyczny i otworzył się w metrze. Metrze to schronisko, w metrze te ludzie i to no po prostu obejrzyjcie tam na Google, jak to wygląda, ten koncert w metrze, ta orkiestra Filharmonii Charkowskiej, która to otwiera i po prostu te twarze publiczności tej w metrze, tak, w tym liku tam siedzących gdzieś tam na jakichś tych karematach pod ścianami i słuchających
tej muzyki, świetnej muzyki, świetnie wykonywanej. I to naprawdę, to daje jakieś, nawet obejrzenie tego filmiku, to daje poczucie jakiejś takiej no, niesamowitej siły. Po prostu niesamowitej. Tak, właśnie w tym meczu obrazy z metra krążą i w metrze śpiewanie rozmaitych pieśni ukraińskich albo hymnu, albo no wszystko się odbywa w metrze, zajęcia dla dzieci, życie w metrze. Tak, to też zmienia myślenie o przestrzeni miejskiej nagle, że metro jest tym miejscem najważniejszym. Tak, tak. Żeby na koniec dojść do tego siostrzeństwa, które jest w tytule tego spotkania, to pomyślałam, że może by chwilkę porozmawiać o Łesi Ukraińce, o której właściwie naprawdę Polacy nic nie wiedzą. A pani Oksana napisała, że właściwie to jest taka fundamentalna postać w literaturze dla niej i też taka bardzo nieoczywista. Taki wzór też kobiecości, taki wzór kobiety, nie kobiecości, ale wzór, obraz kobiety, właśnie niestereotypowy. Tak, kobieta z takimi jajcami, jak... No sorry, można перекласти. Kobieta z takimi jajami. Що не кожен чоловік... Nie każdy facet має. Mam. Sorry. No właściwie... Я вже хіба дійсно то тим мовила, так, що я дуже довго намовляла ще перед війною, то значить, ми мовили в чому тих 8 лет перед війною, маючи на мислі перед 14-м роком. Зараз хіба буду мусила мовити перед тамтом війною, так? Ну, але то та сама війна, якби триваюча, по-просто якби інший, на інший позім вийшла. І намовлялам режисера єдиного театру Варшавського, щоб замовили тлумачення, ну, бо не є перетлумачено по-польську, нестети, щоб замовили тлумачення Касандри Лесі Українки і виставили, ну, щоб зробили представлення версію сценічну Касандри. Бо то є попросту, ну, то є попросту несамовітий текст, несамовітий в часах дійсніших, коли от читуєш його, то зостало написане в 1909 року. То драма в п'ять актах, і так, то та якби історія упадку Трої, де протагоністком є Касандра. Касандра, ну то значить драма інтелектуалісти, які старається щось упреджити. Który widzi, oczywiście, że to jej dramat, to jej Lesi Ukrainki dramat, bo ona widziała ten koniec Belle Époque. To kończąca się Belle Époque, to parę lat przed początkiem I wojny światowej i to jakby już kiedy to wszystko, teraz już o tym wiemy. Як то відбувається, так? Же більшість мові: "Ойейку, хто би мог сподіватися, 24 лютого нагле обуділись ми ще винні речевістості". А тут приходять те Касандри і мовлять: "Холера, ми ж ми вам мовили от такого, такого року. Ми ж ми писали і оказується, що так. Же були тексти, же були книжки, же були автори. Були, завжди були автори, хто вже вказували, що якийсь та, що той смок, якби підземний, ну, війна як от смок, так, війна як вибух тієї хвороби розвіяючийся в часі, так? Же вчесній те діагнози виписували, і же мовили, що ну бачте. Ну, ні, хто би там бачили, же ми танчить холера, так? І
I za każdym razem to jakby to samo. Za każdym razem to ta sama historia, która się powtarza. I ja po prostu miałam jakiś czas jeszcze przed 14 rokiem, ja miałam tą obsesję, że no cholera, no zróbcie ktoś w Europie, zróbcie ktoś w teatrze europejskim, zróbcie ktoś Kasandrę Lesi Ukrainki. Bo to są po prostu no rzeczy, jakby ten konflikt dwóch podejść. Tego, bo przecież ona miała brata bliźniaka, który także był wieszczem. I o tym często zapominane, to jest fakt często zapominany, a Lesia Ukrainka jego wynosi tak w centrum wątku. No i okazuje się, że on tak naprawdę udaje wieszcza. On nie jest żadnym wieszczem. Ale on ma władzę i jemu ufają. Bo on mówi to, co ludzie chcą słyszeć. I on jej to wyjaśnia, tą całą technologię. On jej wyjaśnia, że no głupia jesteś. No widzisz, no nie potrafisz jakby sobie poradzić, a ja kupuję dyrektora i mam fabrykę w kieszeni, tak? No to dosłownie jakby, no nie znaczy, że Borys Berezowski czytał Lesię Ukrainkę, nie sądzę, tak. Ale naprawdę to jakby z tego, to ten sam wątek jakby intelektualny i to ten sam typ jakby, który nagle zrobił się mainstreamem, no nie, także nie nagle, ale w ciągu ostatnich jakichś tam 30 lat. I po prostu jakby to wstyd, no dla mnie zawsze, co mnie zawsze wkurzało. No dlaczego takie ważne rzeczy, jak te dramaty Lesi Ukrainki, no, bo tak z pół tuzin z nich, które są zupełnie, nie to, że pierwszorzędne, oni wszyscy są pierwszorzędne, ale z pół tuzin, którzy mają po prostu być grane teraz na wszystkich scenach światowych. No i dlaczego nie? No bo Ukrainka, bo kobieta. Bo jakby, no, jakby ta cała, te całe, no oczywiście dlatego, że Ukrainka, bo gdyby, jeżeli by pisała w jakimś innym języku, należałaby do literatury jakby no, narodu szczęśliwszego, to oczywiście to by zostało usłyszane, tak? No ale i w Ukrainie także w pewnym sensie nie do odczytana zostawała do niedawna, bo kobieta, no bo arystokratka, arystokratów nie bardzo lubimy, tak? No i jakieś takie rzeczy, które w ogóle, no, z powodu których właściwie i napisałam tą książkę. Ale to bardzo ważne mieć jakby taką role model, jak to mówi się po angielsku, tak? Taki wzór, tam cztery pokolenia, no bo to, jeżeli tak popatrzeć, to ona, no, była w wieku mojej prababci, tak? No praprababci, tak, w wypadku Kati, tak? Więc to jeszcze jest, to jeszcze żywa pamięć mniej więcej, tak? To jeszcze coś, co do ciebie przemawia i co ty możesz sobie wyobrazić jakby w kontekście swoich historii rodzinnych. I to bardzo ważne tak sięgnąć tam, zdjąć to z półki, poczytać. Strasznie, strasznie ciekawe listy, ta korespondencja, ta bardzo ironiczna, bardzo taka, no po prostu takie blogi, można powiedzieć, tak? Z pierwszego dziesięciolecia ubiegłego wieku. Ciekawa epoka, ciekawa rodzina i niesamowita kobieta. I kiedy to czyta się, to jakby, no jakby tak okazuje się, że w końcu oni mieli gorzej niż my.
nawet z wojną, nawet z Putinem, nawet z tym wszystkim. Oni mieli gorzej. Bo to jednak coś, jeśli tak pomyśleć. Ja rozumiem, że to ukraińskie, to uporczywe. My jesteśmy uparci. My jesteśmy bardzo upartym narodem. To znaczy, no... Ale zupełnie ta Ukraina była wtedy nieistniejąca. No zupełnie jakby nieistniejąca i inwestować kobiecie utalentowanej, z bogatej rodziny, z niesamowitym backgroundem, wykształceniem, znała 10 języków, w tym grekiem i latyną, czego dziewczynek w ogóle nie uczono w tradycji w szkołach europejskich w tym czasie. Tak? I jakby inwestować to wszystko w pisanie w języku zabronionym. Tak, zabronionym w ogóle do publikacji. No teatr istniał, to dlatego. Teatr istniał, więc z prozą było trudno, a dramaty jednak, dramaty pisała i chyba w nadziei, że to kiedyś zostanie wystawione. Tak? I jakby te kontraspem spero, to jeden z jej wierszy jeszcze młodzieńczych, tak się nazywa, tak, no kontraspem spero. I okazuje się, że te kontraspem spero po 100 latach, no wszystko przezwyciężyło, tak? I okazuje się, że to te ludzie z tą fantazją i tą uporczywością i tą wiarą, które po prostu robili swoje to, w co wierzyli. No i cholera, i okazuje się, że zbudowali tą Ukrainę, tak? Зробили ту Україну, яка вже тоді не існувала. І то, насправді, таке задивляюче. Та сила, та енергія, та, як вона мовила о собі, мовила о сучасненстві. Я людина еластично уперта. Так? Jestem człowiekiem elastyczno upartym. A, elastyczno, tak, elastycznie uparta. I w nawiasach takich bogato między żynoctwem. Mamy takich dużo wśród kobiet. Uh-huh. Więc coś w tym jednak jest, kiedy te kobiety ukraińskie dzisiaj jakby starają się, kiedy ja czytam, że oni już w Warszawie tam jakąś restaurację jakoś zorganizowali i jakby no, i wspierają się nawzajem i w ogóle coś robią natychmiast, no jakby ten obraz płaczącej uchodźczyni. No oczywiście, że to straszne przeżycie. 2 tygodnie pod bombami, ludzie uciekają, w czym stali i te... Można poznać po oczach. W pierwszych dni można poznać po oczach. To zupełnie takie no, puste oczy. No a potem okazuje się, że no nie, no elastyczno uparci, tak? Elastyczno uparci okazuje się, jakoś organizują się, jakoś to życie tu natychmiast organizuje się i przebija się. I nie, płacząca uchodźczyni to jakby nie o tych Ukrainkach, tak? Słyszałam wczoraj w Gdańsku na ulicy, bo to teraz język ulicy, tak? No, z wózkami, z maluchami, z tymi dzieciakami, tak, których tak, ta, no bo was też takiej samej, tak, dytyna rik z czymś. I głosy te. Ja sobie krem kupiła na kalendoli. Moja kochana. Aha, już ona poszła i kupiła sobie krem. To jest to, co Kasia miała na myśli, kiedy powiedziała, ale dobra nowość, że ja jestem w pantoflach, tak. Для мене Леся Українка – це постать, яка там для мене визначає 3 такі дуже важливі речі.
Łysia Ukrainka to dla mnie postać, która określa bardzo ważne trzy rzeczy. Перше, власне, про те, що України нема, не було і так далі. Ну, якщо її немає, не було, то в що ця геніальна жінка довбалася з псевдонімом Українка і своїм писанням, власне, забороненою мовою, маючи купу грошей. Це була дуже велша сім'я. На неї могла навіть, незважаючи на її хвороби, чекати блискуче життя з її німецькою, з її там всіма цими мовами, вона могла бути прийнята де завгодно. Що вона робила? Творила українську літературу. Так, ну що, вона з Одеси чи звідки, якщо, типу, нема України? Це такий перший момент. Dla mnie to jest opowieść o tym, że Ukrainy nigdy nie było i nie ma. A więc pytanie, dlaczego ta genialna kobieta wybrała sobie pseudonim Ukrainka? O co jej tak naprawdę chodziło, gdy jakby angażowała się totalnie w pisanie też po prostu po ukraińsku, mając kupę kasy, pochodziła z bardzo zamożnej rodziny, miała świetne perspektywy ze znajomościami języka i tak dalej, różnych języków. O co jej chodziło? Czy ona była z Odesy? No nie. Друге, це те, що велика видатна література є правда поза часом і поза теперішніми реаліями, водночас будучи в них настільки глибоко, як це можливо. Вона писала, очевидно, що про свій час, про те, що вони тоді переживали, з чим боролися, і їм боліло це. Ну і нате, отримайте, скільки років пройшло, і я поділяю абсолютно точку зору Оксани на те, що це потрібно зараз ставити і перекладати, тому що це також про те, про що йдеться зараз. Po drugie, jest to dla mnie opowieść o wielkiej literaturze, która jednocześnie jest ponadczasowa, a z drugiej strony jest zanurzona w ówczesnych realiach, bo oczywiście Łysia Ukrainka pisała o, to, co ją, o tym, co ją otaczało, to, co ją obchodziło, to, co ją bolało, ale zobaczmy, mija wiele lat i to, co mówi Oksana, to jest znowu niezwykle aktualne i absolutnie się zgadzam, że należy to tłumaczyć, inscenizować, бо то wiele bardzo, bardzo dużo mówi. А третій, власне, момент про Лесю Українку, це, ну, якщо я сьогодні вже тут є в форматі стендапу, то я знову зараз розповім вам анекдот, але для мене Леся Українка – це протяглість. Зараз Аня перекладе, і я поясню. No i trzeci moment. No ponieważ występuję tutaj już dzisiaj w roli stand-uperki, to opowiem kolejny dowcip. Значить, приїжджає радянський садівник за обміном в Вестмінстерське аббатство в якомусь там, не знаю, 62-му році, і дивиться там на травичку і питає тамтешнього садівника, каже, що ми, у нас в'язні політичні міряють під лінійку, стрижуть цю траву, щоб вона була до міліметра рівна, там цілі шарашки науковців, значить, виводять генетично модифіковане насіння, щоб трава росла така однакова зелена і все, значить, типу, мільйони людей, колгоспників, піонерів, комсомольців там цю землю перепахують, рівняють, щоб трава була рівна, така рівний газон, як у вас не росте. Як ви це робите? А то йому відповідає, що та взагалі, типу, ніякої проблеми нема, просто треба підстригати і підливати. І так 500 років. A więc, no powiedzmy, w roku 1962 przyjeżdża radziecki ogrodnik do abactwa Wendsmisterskiego i oglądając tamtejszy trawnik, pyta ogrodnika brytyjskiego. Proszę powiedzieć, jak to u was wygląda, bo u nas po to, żeby trawa była idealnie właśnie zielona, podstrzyżona, to na to pracują więźniowie, mierzą wszystko co do milimetra, całe brygady naukowców gdzieś tam uwięzionych opracowują formułę, przeprowadzone są badania genetyczne, żeby to było właśnie zielone i rosło równo, ale no nie do końca to się udaje. A jak to się dzieje, że u was to jest po prostu takie, jakby miało być u nas? I na co słyszy odpowiedź? No słuchaj, wystarczy tylko strzyc i podlewać i tak przez 500 lat. Так от, Леся Українка дуже багато для нас зробила впродовж свого коротенького життя. Вона дуже багато не підстригала і не підливала наперед. І для нас, як для продовжувачок її фаху, і для нас, як українок і українців загалом. A więc Łysia Ukrainka dużo przystrzygła i podlewała właśnie dla nas i robiła to do przodu, zarówno dla nas jako pisarek, kontynuatorek jej dzieła, jak i w ogóle Ukrainek i Ukraińców.
A ja jeszcze chyba muszę dodać, to już nie będzie zdanie zabuszkowskie, ale to naprawdę tak, to bardzo ważny point, po prostu chciałabym go trochę rozwijać, to co Kasia powiedziała, że dla nas jako dla pisarek, bo ja jakby mając, opowiadając za każdym razem o niej swoim koleżankom, pisarkam z różnych literatur europejskich, to każdy raz wychodzimy jakby na dyskusję o ważności tego, no, tego matrilinearnej tej ciągłości w czasie i jakie to ważne. I ja kiedy jeszcze pracowałam nad tą książką, to w Szwecji opowiadałam po prostu tak, no spotkaliśmy się z przyjaciółkami szwedzkimi, jest taka świetna poetka szwedzka Marie Silkeberg, no dobrze, nie widzieliśmy się tam 10 lat lub ileś tam, no i nad czym pracujesz, i ja jej zaczęłam opowiadać. I to było takie po prostu no bardzo ciekawe doświadczenie, bo a tak, a jak, a co, a kiedy, a jak długo żyła, a ile napisała, no to macie szczęście, powiedziała mi, bo u nas jakby za taką no, matką literatury uchodzi Edith Södergran. Ale ona rano z młodo umarła, ona miała wtedy 30 ileś tam lat i to przecież no jednak nie jest to doświadczenie kobiecej dojrzałości i to nie jest 16 tomów w Lesi Ukrainki, tak? To jest, no dobrze, no tom wierszy kobiety, która młodo umarła, która miała takie aspiracje i okazało się, że coś no mniej więcej z tej epoki, tak, ale jednak. I ja wtedy po raz pierwszy sobie uświadomiła, o ile to jest ważne i o ile myśmy są w Ukrainie uprzywilejowane. Zawsze robię ten blend, ale wiem, że ale teraz to rodzaj żeński ma być, tak. O ile jesteśmy uprzywilejowane, jakby mając takie babcie i mając jakby taką no, rzeczywiście potężną tradycję pisania kobiecego. No bo to jakby no, daje ci poczucie tej pewności siebie w tym wszystkim, co robisz. I nie trzeba wyjaśniać, ile kobietom nawet w XXI wieku kosztuje jakby przebić się i udowodnić, że jesteś nie tylko piękna, ale coś jednak potrafisz robić, jeszcze robić za coś jeszcze możesz być ceniona. I no to dobrze, to fajnie. Tak. To siła, to właściwie ta kobieca siła, o której zawsze mówię, wyjaśniając te źródło naszej siły narodowej w Europie, że u nas nie palono wiedźmy. Przepraszam. У нас не палено ведьми, так. Заховалишми їх для себе, те сильні кобети, від сонце цось, якби о таємницях, о которых не хчав кощул слышать. Не палено. To jest bardzo dobra puenta tej części, bo teraz państwo mają głos i rozmaite pytania albo zdania. Jeśli są, to zapraszamy. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że panie tutaj są i o tym gadamy. Tak naprawdę mam jeden komentarz i mam jedno pytanie. Komentarz mój dotyczy tego, że tak naprawdę pani Oksana mówiła o tym, że
w 2007 ktoś tam na zachodzie pani powiedział, że Ukraina jest rozdzielona i że kiedy tam Ukraina się rozwali, tak? Także ambasador Ukrainy dwa dni chyba po rozpoczęciu wojny, siedząc u ministra finansów w Niemczech, powiedział, że nie ma sensu, żeby SWIFT odłączać od Rosji i tam różnych rzeczy, dlatego że macie parę godzin tak naprawdę. I to usłyszał on prawie że teraz, jakby tak, cała Europa nie wierzyła, że my wytrwamy miesiąc, tak? I mam nadzieję, że wytrwamy dłużej. Mówię my, bo ja jestem z Ukrainy, mówię po polsku, żeby było szybciej, tak? Drugie moje pytanie tutaj też było o kulturze, rosyjskiej kulturze. Przepraszam, ręce mi się trzęsą i to chyba słychać. O rosyjskiej kulturze i mam tutaj pytanie też o języku rosyjskim. Jestem z Wobodu Lwowskiego tak naprawdę i bardzo dużo ludzi u mnie w domu teraz mówi o tym, że cholera jasna, oni przyjechali do nas, bo Lwów przyjął bardzo dużo uchodźców, w ogóle zachodnia Ukraina przyjęła bardzo dużo uchodźców. Bardzo mało z nich rozmawia w języku ukraińskim. Oni bardzo mało rozmawiają w języku ukraińskim. Kiedy oni przejdą? Przez niektóre osoby to mówią nawet, że to wszystko przez nich, tak? I powiem szczerze, że znaczy to jest mój dom, tam jest mój dom tak naprawdę. Ja, ukrainojęzyczna dziewczyna z Ukrainy, tak, no po prostu mam takie mieszane uczucia, dlatego że no po prostu nie mogę powiedzieć temu żołnierzowi, który siedzi w okopach, też rosyjskojęzyczny, tak, że no, że masz nagle zrobić się ukrainojęzyczny i przejść na język ukraiński, tak? Jakby ty jesteś nie takim Ukraińcem, albo mama z dzieckiem, która tutaj przyjechała i mówi w języku rosyjskim, która uciekała od wojny i ona jest tam wyzwalana, tak? Jakby, że ona musi nagle zacząć rozmawiać w języku ukraińskim, bo to przez nią, tak? Jakby mówiła w języku ukraińskim, to by nic nie było. I tutaj chciałabym, żebyście panie skomentowały to, bo ja nie wiem, jak mam myśleć tak naprawdę i mam bardzo mieszane uczucia. Można ja spośrodku koryteńko, no... Про культуру не зрозуміла, в чому полягає питання, про мову. Так історично склалося, що частина українців є російськомовні. То давайте ми вже не будемо всю російськомовну спадщину, ні за хуйову душу, автоматично віддавати Росії. Є українська література російськомовна, класна. Є різні контексти, патріотичні, українські, російськомовні, вони наші. Може, хай би вони собі йшли вже десь туди за воєнним російським кораблем і не претендували на все, що відбувається російською мовою, типу це все наше. От може якось уже так змінимо цю парадигму? Я пам'ятаю, ми колись з Вірляною Ткач робили флешмоб в Нью-Йорку в музеї, де виставляли російський авангард, який на дві третини представляють митці з України і Білорусі. І ми додовбали цих прекрасних американських кураторів, вони позміняли там таблички, але серед них їхній один аргумент був, що деякі там з цих фільмів, з цих відео, вони там озвучені, дописані, дороблені російською мовою. І що? Якби моя точка зору на це така, а може ми вже перестанемо віддавати їм так беззастережно всю російську мовну спадщину? Ну, типу... Jeżeli chodzi o pytanie o kulturę, to nie do końca zrozumiałam, natomiast odpowiem na pytanie o język. Tak się historycznie złożyło, że część Ukraińców jest rosyjskojęzyczna, ale apeluję i wnioskuję o to, żeby nie oddawać bezwarunkowo wszystko, co rosyjskojęzyczne Rosji, ponieważ istnieje wspaniała rosyjskojęzyczna literatura ukraińska. Jest bardzo wiele kontekstów patriotycznych w Ukrainie, właśnie, które wybrzmiewają w języku rosyjskim. Więc może by właśnie tych, którzy chcą zawłaszczyć czy przypisać wszystko, co rosyjskojęzyczne w Ukrainie Rosji, możemy skierować właśnie w kierunku okrętu wojskowego. I chciałam właśnie powiedzieć, że musimy zmienić paradygmat i nie przyznawać Rosji prawa do rosyjskojęzycznej kultury ukraińskiej. Pamiętam taką sytuację, kiedy w Nowym Jorku robiłyśmy z przyjaciółką flashmob na wystawie poświęconej awangardzie, która była właśnie ogłaszana jako awangarda rosyjska, a tak naprawdę tam były dzieła w 2/3 pochodzące z Ukrainy i z Białorusi. I wtedy wymusiłyśmy na kuratorach, by zmienili tabliczki, a no powiedzmy ich
argumentem było to, że filmy, czy tam napisy do filmów, czy nagrań były wykonane w języku rosyjskim. No i co z tego, że w rosyjskim? No naprawdę apeluję o to, żebyśmy warunkowo, bezwarunkowo nie oddawali wszystkiego, co rosyjskojęzyczne Rosji. Не добровільно частина України стала російською мовною. Це сталося ще за царських часів, і дуже Оксана згадувала, як це відбулося. Це сталося недобровільно. І, тобто, підвалини того, щоб мати ще один інструмент, щоб у нас що-небудь забрати, цього разу мовний, да? Вони були закладені тепер. Так, може, ми перестанемо допомагати цьому інструменту працювати? Що тумачу? To, że część Ukrainy stała się rosyjskojęzyczna, nie odbyło się na zasadach dobrowolnych. Tutaj Oksana wspominała, że ta historia sięga jeszcze dziejów carskiej Rosji. I to takie właśnie twierdzenie, że rosyjskojęzyczne należy właśnie do Rosji, to jest fundament do kolejnej manipulacji, do kolejnej próby odebrania nam jakiegoś dorobku, tym razem właśnie językowego, i apeluję o to, żebyśmy się nie poddawali na takie próby. Chciałam się włączyć do rozmowy, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ już tu przywołano Mickiewicza, wspaniałego poety, który napisał te piękne rzeczy. Jak to się dzieje, że on zaczyna inwokację Litwo, ojczyzno moja? I do tego się jakoś mi jeszcze przybliża do podobnej tematyki historia, przepraszam, w moim wieku nie pamiętam nazwisk, ale młody pisarz ukraiński na stypendium przebywa w Szwajcarii i pytają go, jak to jest, że jest, a pan pisze książki po rosyjsku. A on mówi, a ja mieszkam teraz, jestem na stypendium w Szwajcarii. No, die Rennmark jest Szwajcarem. On napisał wiele rzeczy właśnie w języku niemieckim, a tam inny pisarz Szwajcarem jest i napisał po francusku. A ja byłem, mieszkałem w takiej okolicy, gdzie było, ja też tak dzieciństwo spędziłam wśród takich różnojęzycznych osób. I to właśnie się powtarza, że jest język, każdy, jeszcze mogę przywołać Celana, prawda? Paul Celan, znakomity poeta, który jest Żydem z Bukowiny. I nagle wymordowano mu rodzinę, a on pisze po niemiecku. I znów pytają go, jak to jest? Więc on mówi na to, że to jest język mojej matki. Matka była niemieckojęzyczną Żydówką w zakochaną literaturze. I to jest, on wyniósł to z domu. Matka, język matki się powtarza. Wydaje mi się, że to jest właśnie jakaś próba mądrego rozumowania. Język nie zupełnie decyduje o czyjejś tożsamości, że są to rzeczy, które się zdarzają wielkich, pomieszanych, tak jak przed wojną, w czasie mego dzieciństwa, wymieszana była Polska, że tam byli Rosjanie, byli Ormianie, byli Żydzi, byli niemieccy komuniści, osiedleńcy w Polsce. Więc w sumie nie tyle język decyduje o czyjejś przynależności, tożsamości, ile właśnie to, czym się chce wyrażać, czym chce wypowiadać za swoje przeżycia. To tak w krótkim sposobie. Słuchajcie, no niewielka nowina, że ludzie zawsze przestają na proste rozwiązania. I na tym pracuje ten instrument, da, prosteńko tak provести воду діло. Російськомовні проти україномовних. Але ні, доведеться все-таки подумати головою, і може тепер уже ми почнемо дивитися трошки глибше на це все.
тому що є багато гідних, достойних, вартісних російськомовних і доробків, і людей. І, на жаль, як мені не прикро це казати зараз вголос, але й серед україномовних людей трапляється русський мір головного мозга і просто галімі люди. Сорі. To jest nic nowego stwierdzenia, że ludzie często wybierają proste decyzje, proste podziały. No, na przykład rozdział na rosyjsko, podział na rosyjskojęzycznych i ukraińskojęzycznych. No nie, niestety, tak to nie działa. Będziemy musieli ruszyć głową, spojrzeć na to głębiej, ponieważ oczywiście mamy w Ukrainie wspaniałych, świetnych, wartościowych i ludzi, i ich dorobek, a też muszę niestety stwierdzić, że również wśród ukraińskojęzycznych Ukraińców zdarza się takie rosyjskie zaburzenie mózgu. Ja nie mogę po prostu ten moment przemilczeć. Бо ну, то важне, я не вим, ілі часу мами, бо то направде, ну, то ж бардо такі цікаві. Слухам? Так. Я не умім мовити крутко, я не умім мовити крутко і не умім писати ченких ксьомжек, так. Вінц якби трохи... Nie mogę zostawić tak bez reakcji to, co pani powiedziała z sali o tym, że nie tyle język decyduje. Ja bym to zredagowała, że nie tylko język decyduje, ale język decyduje o... Język dużo decyduje. Język decyduje o wielu, wielu rzeczach. І тут треба би ще полецати, я не знаю, ну, може нас хтось услышить з видавців, хто ж укладає плани тлумачень з українського. Він попросту вжуцен єдно назвіско, яке, ну, попросту є must have по-польську, а то Юрій Шевельов. То, ну, jeden z, może z najwybitniejszych intelektualistów słowiańskich XX wieku i jego eseje, on był lingwistą z wykształcenia i z zawodu. O lingwistyce nic nie wiem, ale jego eseje są świetne, naprawdę świetne i po prostu chciałabym tu zacytować taką bardzo fajne powiedzonko od Szewelowa, że każdy język jest cholernie niebezpiecznym świadkiem historii tego narodu, który tego języka używa. To ja za każdym razem, kiedy tu publicznie przemawiam, to dostaję ciarki, tak? Mhm. Бо то єднак, ну, я ту старам ще якби задушити на хвилин свій тен бекграунд філософічний, так, бо читалам Вітгенштайна і так, і то значить заводово могем вияснити, для чого язик децидує, для чого то язик, який кшталтує мишлення, і же в ґрунті речі так, опроч язика, то якби не мами жодної речевістості, бо то язик поводує, що певні речі відбираємо, бо просто певні речі віджимо, а певних не віджимо. То все децидує язик. І то властиво, ну, якби то для мене, як для писарки, для кожного писара. Для кожного писара, якби та квестія, кожен писар має дуже інтимні реляції з язиком. І те речі са, направді, для того те речі са такі драматичні, що Целян, може, ту є не найлепшим писарком,
nie najlepszym wzorem, bo ja to mówię dlatego, że w ubiegłym roku właściwie napisałam duży esej o Celanie i o jego relacjach z językiem niemieckim, które teraz pomagają, możemy lepiej zrozumieć, bo ja to pisałam to jeszcze w ubiegłym roku, mając świadczenia niektórych uciekinierzy z Donbasu, które wypowiadali się właściwie z traumy, nie byli poetami, nie byli pisarzami. Celan przez całe życie walczył z językiem niemieckim. Starał się, to znaczy, no dlaczego został wielkim reformatorem poezji niemieckiej, że starał się walczyć, przewalczyć jakby tą niemieckość języka niemieckiego i za każdym razem, kiedy mu wskazywano na jego pozycję marginalną, to on po prostu darł się w niebogłosy. Nawet, to naprawdę strasznie traumatyczna historia i jakby w końcu on tego nie przeżył. On tego nie przeżył, ale to była tragedia całego jego życia właściwie, że to język jego matki. I ja to w pełni zrozumiałam dopiero wtedy, kiedy usłyszałam wypowiedź człowieka, którego torturowano przez Rosjan w Donbasie, i który stąd wycofał się, został wymieniony na kogoś z jeńców ukraińskich, z jeńców rosyjskich, przepraszam, i który powiedział, i który prosił, kiedy mówiono do niego po rosyjsku, który prosił nie mówić do niego w tym języku, bo to język, w którym jego torturowano, a on innego nie ma. Człowieka, który nie ma innego języka, który nie może wypowiedzieć się w innym języku, bo pozbawiono go takiej możliwości. Po prostu nie miał takiej możliwości. Nie miał dostępu jakby do uczenia ukraińskiego, nawet będąc tam z pochodzenia Ukraińcem lub coś takiego. I tu okazuje się tak, że jedyny język, tak, to jest język jego morderców. No to dosłownie ta sytuacja Celanowa, tak? Język morderców jego matki, język jego matki i język morderców jego matki. I jakby w tej, przebywając jakby w tym, to takie rozpięcie na krzyżu jakby tego języka. Przez całe życie rozpięcie na krzyżu, wiszenie na krzyżu tego języka. Ja dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że właściwie tu nie ma, tu było, jest i jeszcze będzie wiele dramatów osobistych, które mają być spisane i które podobnie warte będą jakiejś nowej książki, jakiegoś zbioru takiego, podobnie jak Katia zrobiła z tych historii o dziadku tańczącym lepiej od wszystkich. Bo te historie można teraz śledzić w ukraińskich sieciach społecznych, jak ludzie starają się, jak ludzie rzucają jakby ten język, jak język swój ojczysty, jak odbywa się jakby ta zmiana języka, w tym liku u pisarzy. I to statystyka pokazuje od ileś tam 20% w ciągu tych 8 lat wojny plus 20% w Ukrainie, które uważają, że oprócz ukraińskiego żadnego innego języka w użytku oficjalnym nie ma być i teraz ten procent sięga 83% lub ja nie wiem, czy w Polsce jakieś takie badania przeprowadzano, ale 83% to już jednak jakby
No to już, jakby wszyscy oprócz mniejszości narodowych, tak? Ruskiego Mira, tak. Przecież nie zapominajmy, że mamy takie, że mamy rzeczywiście mniejszości. Mamy krymskich Tatarów, mamy Węgrów tam na Zakarpaciu, mamy Bolgary na Odeszczyźnie, to znaczy jakby te wszystkie rzeczy, to bardzo ciekawe to wszystko zachować. Ale naprawdę tak ten problem z tym rosyjskim zostanie rozstrzygnięty dopiero wtedy, kiedy ta Rosja, pomóż Boże, rozpadnie się na ileś tam państw i okaże się, że Udmurci i Marijczycy i Buriaci i Tatarowie i Jakuci, że oni jednak zachowali swoje języki, a oni zachowali. Oni zachowali, to znaczy Putin zabronił w 19 roku, jakby Putin zaczął tą rusyfikację totalną, homogenizację kraju. I, ale jakby te tendencje, to te wszystkie procesy, jakby o których teraz mówimy, tak, to jestem pewna, że jeszcze usłyszymy o tych ugrofińskich narodowościach lub narodach, które teraz nazywają się ruskimi, Rosjanami, a które nimi nie są. I to będzie jeszcze bardzo ciekawe i kolorowe stulecie przed nami, kiedy zwyciężymy. To piękne, piękna jest puenta. To jest to psucie się imperium, że nie tylko mamy wojnę, mamy też psucie się. I to jest ta rzecz optymistyczna. Nie wiem, czy jeszcze mamy czas na jakieś... O tak. Ja już mam mikrofon nawet, to już się przygotowałam. To jest bardzo ciekawe, o czym mówicie, Oksano i Katiu. Mam dużo różnych myśli na ten temat. Jeżeli chodzi o język, to zgadzam się absolutnie z taką tezą, że tym bogatsza kultura, im więcej języków jest w stanie zassać. I że właściwie zazdroszczę wam tego, że też możecie się porozumiewać w tych dwóch językach. I dołączyłabym się do twojego, Katiu, apelu, żeby tego języka rosyjskiego nie wyrzucać. Zwróćcie też państwo uwagę, że fascynacja językiem, jego czystością odpowiada historycznie rzecz biorąc i czasowo fascynacją powstawania narodów w Europie. To jest ten sam proces właściwie. Ale ja bym chciała wrócić do wojny, bo nie mam wątpliwości, że Ukraińcy walczą oczywiście o siebie i o swój kraj, ale walczą też o Europę i o pewien system wartości, który zwykliśmy nazywać europejskim. Czyli właściwie walczą o tę cywilizację zachodnią i to widzimy każdego dnia. Ale jednocześnie zastanawiam się, że zanim ta wojna wybuchła, to myśmy byli tutaj w Europie, tak sobie pozwolę powiedzieć, ale w Polsce, bo na tym się lepiej znam, by w środku różnych dyskursów, które były dyskursami by zmieniającymi tę zastaną rzeczywistość, myśmy dyskutowali tutaj o tożsamościach, myśmy tutaj dyskutowali o klimacie, o zmianach klimatycznych, które są zagrażające naszemu życiu, w ogóle przyszłości. I to, co jest niesamowite w tej wojnie, jak ona działa też na naszą świadomość i na ten świat, w którym żyjemy, że poniekąd te wszystkie dyskursy ta wojna unieważniła. Czyli właściwie jesteśmy w takim trybie wojennym, w takim trybie wojennym, który każe jakby wartościować rzeczy i mówić, to już jest nieważne, o tym pogadamy potem, to już jest drugorzędne. I to jest coś strasznego, bo ta wojna przechodzi, ona się nie tylko dzieje, ona się przede wszystkim dzieje w Kijowie, w Mariupolu, w Charkowie, ale ona też jakby taka fala się rozpływa po całym świecie, nie tylko po Europie, która unieważnia te wszystkie inne rzeczy. To jakby przykładem dla mnie jest to, że jakby przycichły te wszystkie dyskusje, które prowadziliśmy tutaj w Klubie Proza i w ogóle w Polsce na temat
zmian klimatycznych, na temat tego, co nas czeka, że pod tym względem tę wojnę można zdefiniować też jako pierwszą wojnę klimatyczną, bo są takie teorie, które mówią, że Putinowi oprócz tych jego paranoicznych idei denazyfikacji tak zwanej Ukrainy, chodzi o to także, żeby zatrzymać świat na węglu, prawda, na tych starych, tradycyjnych sposobach ekonomicznych. Myśmy byli tutaj w środku dyskursu takiego tożsamościowego, płciowego, genderowego, prawda? I nagle jesteśmy świadkami, jakby świat się znowu podzielił, wróciliśmy do takiego mężczyźni na front, kobiety z dziećmi na lewo, prawda? I to jest chyba... Pytam was, co o tym myślicie, bo dla mnie to jest też dowód, jak jakby rażenie wojny polega na tym, że nas zawraca do pewnego tradycyjnego, takiego podstawowego, biało-czarnego spojrzenia na rzeczywistość. Czy zgadzacie się ze mną, czy nie? Це не війна, це Росія. Все, в що лізе Росія, зразу відкидає нас на кучу сотень років в якесь гівно. Вибачте за формулювання, попрошу його зберегти в перекладі. Nie chodzi o wojnę, chodzi o Rosję. Tam, gdzie w lesie Rosja, natychmiast mamy gówno. To Rosja nas, i nie tylko nas, i was, i багато сфер життя відкидає зараз на якийсь час назад. А ми, власне, робимо все можливе, щоб цього не сталося. Зараз Аня перекладе, у мене є дані, які це доводять. Więc to Rosja odrzuca, cofa nie tylko nas czy was, a cały właśnie świat na wiele, wiele set lat z powrotem. I mam taki dowód na to, dane statystyczne. Zaraz będę troszkę długo. Ja pracuję Chief Communications Officer в великій благочинній платформі. Вона займається чим? У нас є найбільша база перевірених, таких, що пройшли аудит українських фондів і NGO. І ми до війни, і продовжуємо зараз, займалися тим, що ми залучаємо людей до благочинності. Тобто наша задача за допомогою різних веселих челенджів, спортивних, інформаційних, дискусій, фільмів, чого завгодно, залучати людей донейтити, допомагати. І у нас є різні, значить, сфери благочинності – діти з раком, підлітки, діти, що зазнали насилля, котики, песики, клімат, рятування ботанічного саду, реновації там, систем зрошення, раціональне споживання їжі, щоб не викидали продуктів, благочинні організації, які займаються отаким от. Ну і зараз, як ми розуміємо, місяць в цій країні війна, і здавалося би, що всі би мали переключитись на pressing needs. Це армія і медицина. Але ці люди далі донейтять на котиків, песиків, гендерні студії, дітей і підлітків, які зазнали насилля, і, блін, реновацію систем поливи ботанічного саду. Тобто Росія дуже старається, але не виходить у нас, у них відкинути нас назад. Можливо, ситуативно це зараз так виглядає, і я розумію, як ти маєш бути цим занепокоєна. Але я думаю, не дамо їм це зробити. A więc współpracuję ściśle z platformą, która się zajmuje rozwojem dobroczynności w Ukrainie i mamy szereg organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń bardzo wiarygodnych, które przeszły audyt i pomagamy im angażować środki na ich cele. Chodzi o to, że próbujemy wymyślać sposoby różnorodne, imprezy sportowe, kulturalne i tak dalej, żeby zachęcać ludzi do wpłaty na konkretne obszary dobroczynności, na przykład na dzieci, na pieski, na propagowanie racjonalnego wykorzystania pożywienia, a nawet na usprawnienie systemu melioracji ogrodu botanicznego. I oto jak to wygląda dzisiaj. Oczywiście od miesiąca trwa wojna i wydawałoby się, że no, wszystko zostanie sprowadzone do wsparcia armii i sfery medycznej,
Otóż okazuje się, że ci ludzie nadal wpłacają na dzieci, na piesków, na rozwój badań genderowych, a nawet na renowację właśnie systemu podlewania ogrodu botanicznego. Z tego wynika, że Rosja owszem stara się nas cofnąć, bardzo się stara i być może ta sytuacja tak to wygląda, ale też jestem przekonana, że nie pozwolimy na to. Ja bym tu nawet uogólniła, że moim względem problem polega na tym, że wciąż, no jeszcze jakby za blisko jest ta wojna, za blisko są te wydarzenia, żeby sięgnąć tam po głębszą analizę i żeby zobaczyć, że to naprawdę jest wojna cywilizacyjna. Że ona nie kasuje wszystkie te dyskusje i dyskursy, o których chodziło przed nią. Nie. Ona ich ma zaostrzyć do cholery. Bo przecież, no ja nie wiem, no jak za każdym razem, kiedy ja patrzę na te płonące tanki, ja nie wiem, czy to było na polskiej, gdzieś na polskiej telewizji, ale ten głos tego wujka, rolnika, obchodzącego płonące tanki, tam trzy płonące tanki, jakaś wieś na Poltawszczyźnie podbiła trzy tanki, jakaś wieś. I on, będąc bardzo dumny z tego, że jakaś poganeńka Marianiewka, a jednak trzy tanki, trzy czołgi, przepraszam, czołgi, tak, a jednak trzy tanki, to znaczy trzy czołgi podbiliśmy i te czołgi płoną i on... I on obchodząc i patrząc tak tym, no tak burżuazyjne, wiecie, te roliniki ukraińskie to taka, to burżuazyja, to bardzo burżuazyjne wartości, tak. Aha, ten tam tros, jak to? Łańcuch. Ta. A, ten łańcuch ja weźmę, to przyda się w gospodarce, dobrze, ale to śmierdzi cholera i taki wynik, zasrali nam ziemię. Bo zasrali, bo przepraszam, jakby, no jeszcze o tym nie mówi się, no nie mówi się o tym w Europie, ale zasrali, bo to są kolumny, ile tych, no to po prostu chmury i chmury tych wszystkich czołgów, BTR-ów i czegokolwiek jeszcze i to wszystko płonące i to wszystko właściwie, to niszczy ekologię, tak. Oni nie potrafią tam poderwać, chociaż zburzyli ten wierzchny warstwę tą w Czarnobylu, tam w Rudym Lecie. Mhm. Oni zburzyli tam tą warstwę ziemi, więc tam teraz ten poziom radiacyjny podniósł się. Ale jednak to jest po prostu jakby kwintesencja. Absolutnie słusznie powiedziała Kasia. Ja po prostu rozwijam jej myśl. Że to jest jakby kwintesencja tej cywilizacji rosyjskiej. Ona niszczy. Ona niszczy życie, ona niszczy kraje, ona niszczy kultury, ona niszczy pamiątki, muzeum, języki, kulturę, ona niszczy ekologię, ona niszczy ziemię. I jakby z tej strony, z naszej strony, z ukraińskiej, co mnie strasznie wzrusza, że jakby to trwające życie, to znaczy ludzie ratujący zwierząt, tak? Ludzie wywożący, no strasznie śmieszny był ten facet, który wywoził kenguru tam z tego odeskiego zooparku, tak? Ludzie, którzy wpłacają, możecie wpłacić, myślę, że możecie wpłacić, po prostu, żeby podtrzymać ten zoo w Mikołajowie, to można kupić bilet do zoo
то в Миколаєві, і в той спосіб, якби, то є в спарче для звіжунт. І то, ну, то чонглі, там чонглі це ще діє. Там є дуже інтенсивне життя, яке зараз якби підтримує в новлащиві то, то, що повідала Катя, то якби ілюстрація, так? Вона попросту є в środку єдної такої організації, так? І то все трва. І то якби є та валка о житті, можна зараз в тій війні побачить війни дискурсів. Бо просто ще до того, на новощах до того не дійшло, так? Але, але можна побачити ту війну дискурсів і ну, на тим позьомі, якби, коли, коли в то впадшить, то то є переражаюче. То є направдом переражаюче. Там, то попросту є війна якась, якась така, ну, згеншення метафор і символів з обох сторон. І то, ну, то несамовіте, коли я мовив, що то цікаве, обись жив в цікавих часах, то, то я не кламін, то, то є попросту таке, ну, захвисаюнце, коли на то патшиш. Ну, але, ну, але патшиш, ну, патшиш і зачинаш на тих міст плакати, так? Бо пшечеш, то всістко плацоне кривом і черпеннями людськими. Ну, так є. Poród historii, tak. Dziękuję. Dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy. Mam na imię Olga, jestem z Lwowa teraz od parę tygodni tutaj w Polsce. Dziękuję, że wy możecie werbalizować coś, to, co dzieje się w głowach i w sercach. I w kontekście tej rozmowy o siostrzeństwie i o gazonie, który trzeba, jak tam, strzyc i polewać, to także chcę przypominam także o takich pisarkach, o chcę zgadać o Wirę Wowk, Żenię Wasylkiewską, Emmę Andziejewską, te to znaczy dzieci uchodźców z Ukrainy, które potem спродукували такі феномени літературні, як уніорська група поетів. Так? І коли їхавам до Польщі зі своїм дітчаком, то дуже мислявам о тим, що зараз я єстем тим уходчиням, не вім, уходчиням. Так. І то таке дуже дивне пережиття. І хочу запитати вас, як мислите, на що ми можемо чекати в літературі українській, зараз, коли маємо тен нове досвідчення тієї дужої війни, того руху волонтерського і також того досвідчення уходства. Я можу сказати, це цинічно прозвучить, але буде правда, що чекає на літературу. На що чекати в літературі? Ну, вона і так достатньо міцна і якісна, і очевидно, що це її зміцнить і покращить. Знову ж таки, якою ціною, які поламані люди будуть творити цю літературу, але література буде огонь. Можу повідати дощ цинічне. Co czeka na literaturę. Co nas czeka w literaturze, to właściwie tylko zwiększy jej siłę i jakość, ponieważ no, dzisiaj mamy naprawdę jakościową i dobrą literaturę. To też możemy się zastanowić, jakie traumy będą mieli osoby, które ją będą tworzyć. А що, наскільки би цинічно це не прозвучало, на українську літературу чекає підйом зацікавлення багато перекладів, напевно, екранізації і так далі. Як це було в 2014 році, так це буде і вже відбувається зараз. Ну, поза як література – це бізнес, що люди купують? Люди добре купують мертвих дітей. І вже тепер видно цю реакцію. Типу, якісь українці, якась там Матвіївка, да, що стримує місяць російську армію, а ну-ну-ну, почитаємо, що вони там пишуть, а що вони там знімають, а що вони так малюють, і такий ефект буде на
скажу, на жаль, бо ціна за нього не виправдана і ніколи не може, ніяк не буде виправдана. Тому скажу, на жаль, хоча сам по собі ефект хороший, але не дай Боже комусь ще досвідчити такою ціною підйому зацікавлення до літератури та мистецтва. No cóż, a literatura ukraińska oczywiście czeka boom, zainteresowanie i ekranizację, podobnie jak to miało miejsce w 2014 roku. Zabrzmi to cynicznie, ale biznes to jest biznes, ponieważ ludzie bardzo dobrze kupują martwe dzieci. To się sprzedaje i teraz właściwie już obserwujemy tę reakcję. Świat patrzy i jakaś Matwijówka, jakaś wieś przez miesiąc się broni, no to poczytajmy, co oni tam piszą. To jest interesujące. No więc taki efekt już jest i będzie się tylko rozwijał. Powiem oczywiście, że cena jest nieusprawiedliwionie wysoka. Muszę powiedzieć, że niestety, ponieważ oczywiście efekt dobry, ale nikomu bym nie życzyła zapłacić taką cenę za zainteresowanie. Chyba już. A jest jeszcze. Kiedyś profesor Grzegorczyk, Andrzej Grzegorczyk, polski logik, definiował specyfikę narodową. Czyli taki zespół wartości, który określa naród. Polaków – wolność. Rosjan – siła. To jest coś, co ich cementuje. Potrzeba siły. I powiedzmy, Polacy się zjednoczą wtedy, kiedy wolność będzie zagrożona. Dla Rosjan najistotniejsza jest siła. Co jest najistotniejsze dla Ukraińców, gdybyśmy mieli to jakoś zdefiniować? Czy mogłybyście, panie, tutaj pomóc? No ja najpierw... Ну, я вонтпі. Ну, пан, якби... Так. Я вонтпі, що можна, якби, тон забави предлужить в такий спосіб. Бо, ну, очевидно, то завше файне бжмі. Coś tak powiedzieć krótko, aforystycznie i już nikt tego nie kwestionuje, tak? No o Polakach to ja tak no, jakby to po prostu przyjęłam do wiadomości, dobrze, no niech będzie wolność, myślałam, że to myśmy, ale niech, dobrze, niech będą Polacy, tak? No ale Rosjanie siła? Teraz już siła, potem... Nie, to coś innego chyba, to nie siła, nie, coś innego. Zazdrość może raczej, bo przeraził mnie... Chyba to przedwczoraj ktoś napisał z naszych dziennikarzy, to bardzo ciekawe. Rozmowa z jednym z tych jeńców rosyjskich, z oficerem, który został złapany gdzieś tam pod Kijowem i który rabował tam, no rabowali tam oni pod Kijowem, a tam są te miasteczka, no normalnie takie miasteczka, no chyba pod Warszawą też tak, takie macie, każde wielkie, każdy megapolis ma takie miasteczka, skąd ludzie tam dojeżdżają za 20 minut do pracy, tak, do większego miasta. A oni byli przekonani, te rosyjskie żołnierze, wojskowcy byli przekonani, że to taka... Jak oni mówili, to barwicha taka. Barwicha to takie, to tam, gdzie mieszkają pod Moskwą oligarchowie. No i wyjaśniono temu facetowi, temu oficerowi, że to żadna barwicha, że to średnia klasa. Że to żadni oligarchowie, że te jakby tam, co tam, komputerze i co tam, szuby i co jeszcze, co oni tam rabowali, to średnia klasa, że u nas ludzie tak żyją.
od Poltawy do Odesy u nas ludzie tak żyją. I tu pada jakby te pytanie tego już ośmielałego trochę w tej debacie jeńca, przepraszam, rosyjskiego. A bo to niby po co macie żyć lepiej od nas? Aba. Oto jest to. Oto ono, oto sedno. To nie siła, to coś innego. To zupełnie inne poczucie. To właściwie ja będę, oto ja będę, ja będę całe życie żyć w gównie, ale ja zaginę za to, żebyście także żyli w gównie. Żeby nikt nie żył lepiej ode mnie. Oto jest coś o wiele bardziej jednoczące moim względem niż siła. I przestraszające także. Mhm. I to też jest dobra puenta. Czas Zabuszkowski minął, ale było to chyba najdłuższe spotkanie w Domu Literatury. Albo jedno z najdłuższych. Powiedziałbym, ale... że tak, wielokrotnie dłuższe od tego najdłuższego Zabuszki poprzedniego. Tak, ale to świadczy... Aha, dłuższe niż poprzednie Zabuszkowskie. To świadczy, jak to było ważne spotkanie i dlatego bardzo, bardzo wam dziękuję i bardzo dziękuję państwu. Dziękuję. Szanowni państwo, Oksana Zabuszko i Katarzyna Babkina zostaną na scenie tam i będą tam podpisywać książki, jeśli państwo macie takie życzenie. Bardzo prosimy. Dziękuję.